Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Hogwartu. Uwaga, mam dobry humor, właśnie skończyłem Dead Space'a, w końcu ta miesięczna przygoda dobiegła końca. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi finału Dead Space'a, możecie sobie go w tej chwili już na pewno znaleźć na kanale. Za 2 godziny wsiadam w pociąg do Warszawy, jadę na pokaz pewnej gierki. Wszystkiego dowiadujecie się pewnie, no mniej więcej w tym samym czasie, w którym w tej chwili widzicie ten odcinek. Tak więc możecie wpaść na Instagrama, linki wszystkie moje są w opisie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ale nie to jest teraz najważniejsze. Czas po pierwsze zacząć każdy odcinek na mojej nowej miotle za 5000 klapturów, ale po drugie czas na spotkanie z Sebastianem. Czekaliśmy na to już od dobrej chwili, dlatego lecimy teraz do niego. No i zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia. Czy pogodził się z siostrą, czy może dalej go nienawidzi za to, że używa zakazanej magii. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Tak więc zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, a ja idę się z nimi spotkać. A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. Najlepszy. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Okej. Okay. Sytuacja w takim razie wydaje się być... Where would they go? When would I see her? Sytuacja wydaje się być napięta, a czas nam ucieka. Przelewa się nam między palcami. Goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Bardziej skomplikowane. Poradzimy sobie. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not Widzę, że Sebastian jest podekscytowany, bo mu peleryna stanęła dęba. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Naprawdę skomplikowaną historię ma ta rodzina, trzeba przyznać, ale cóż, no ja tam jego wuja nie będę oceniał. Jestem gotów używać Imperiusa i Crucio, żeby kurwa 2 wilki zabić w lesie, więc no moja poprzeczka jest postawiona o wiele niżej. Good luck with Ominous. Until we meet again. No, wiedziałem. Four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Dobra, akcja będzie w takim razie gruba. My, Sebuś nasz kochany, jego siostra oraz Ominous, który tak naprawdę w ogóle nie musiałby się tutaj znajdować, ale jest to wymóg jego siostry, tak więc okej, nie będę już więcej nadawał i narzekał. Zobaczymy, jak to się skończy. Mam wrażenie niestety, że możemy trochę poczekać na to zadanie, ponieważ... O, w ogóle znowu Sebek i ostatni kawałek będzie do zdobycia, tak więc jeszcze trochę czasu dzisiaj z nim spędzimy. Obawiam się, że troszeczkę sobie jeszcze poczekamy na rozwiązanie całej tej kwestii Avada Kedavra i zakończenie jego wątku, tylko mam nadzieję, że stanie się to zanim zakończymy główny wątek fabularny, ponieważ będę wielce niepocieszony, jeżeli najpierw zdążymy przejść grę, a dopiero potem będzie nam udostępniona Avada Kedavra, ponieważ no naprawdę chciałbym sobie trochę nią postrzelać, wytestować różnorakie kombosy, które są tutaj dostępne. No byłoby najlepiej, ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Flipendo i Confringo, nie był zamrożony, no tak, ale może być beczką. Uhuu! Let's go! Nawet nie wiem, kogo tam biłem w tej chwili. Te wszystkie tutaj gobliny? No tak, gobliny na moście, nawet nie wiedzą, co ich czeka. Oj, panie strażniku, nie chcesz się bić? Okej, tym się nie damy rady bić. Co bym ci tutaj mógł zrobić? No nie wiem. Flipendo na dobry początek, tak żeby się zastanowić, co dalej. Potem cię zamrożę. Potem cię przetransformuję.
a potem cię konfringnę. Tak więc jeszcze bardziej rozszerzyłem moje możliwości mrożenia, transformowania i zabijania przeciwników. Teraz używam na nich konfringu, nawet jeśli są beczką. Wymaga to ode mnie dodatkowej pracy i większego przycelowania, ale wiecie co? Warto, zdecydowanie warto. Czy tutaj mamy jeszcze więcej goblinów do pokonania? Ty, no tak, mamy, ale jaja. Ale dżadża. Siema. Imperius, let's go. Czemu nie? Czemu nie? Crucio. Podoba mi się to, że te zaklęcia niewybaczalne w 100% przypadków działają na przeciwników, którzy mają tarcze nałożone. A ewidentnie mają wyjebane na tarcze. Woohoo! Raz, dwa. O, chciałem jeszcze beczkę rzucić. Tutaj mamy tą całą starożytną magię gdzieś do ogarnięcia. Stwierdziłem, a może kliknę, ale tutaj jeszcze jakiś zamek wysokopoziomowy. Więc pieprzyć to. Lecimy przed siebie, lecimy robić misję główną. Ostatnio dużo rzeczy nam, znaczy dużo pobocznych rzeczy zajmowało nam czas, dlatego lepiej by było w końcu skorzystać i zrobić coś głównego. Tutaj niewątpliwie latając sobie znajduję lokalizację kolejnych zagadek, nie zagadek. Możemy sobie baloniki poprzebijać, czemu nie? Jeżeli na jednej rzeczy mi zależy, to już nawet nie na tych zagadkach Merlina, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku, a bardziej na tych repozytoriach starożytnej magii, żeby móc sobie więcej tych pasków naładować. Co prawda staram się je tam w miarę możliwości, powiedzmy, używać, ale nie robię tego wystarczająco często. Ale też nigdy nie pożałuję sobie tego, że... O, proszę. Platforma lądownicza. Ale jakby... Oj, 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 nie, nie chcę zginąć. Proszę mi tutaj miotłę dać pod dupę. Tak więc no, jeżeli mogę jeszcze bardziej rozszerzyć mój pasek magii, a wydaje mi się, że mogę, tylko czekajcie, zerknę normalnie we wyzwania. Eksploracja, coś nowego? Dostałem. Wygląd wyposażenia, strój kapitana drużyny Quidditcha. Straszny syf. Ale stoły astronomiczne mogą mi ciekawy ciuch dać. Gdzieś tutaj za to, o właśnie, jeszcze tylko 11 muszę zrobić i będziemy mieli dostępny ostatni pasek. Tak więc te demimozy to są rzeczy, na których chciałbym się teraz skupić, ale jak już mówiłem, za 2 godziny mam pociąg. Nawet mniej, dlatego nie mam na to czasu dzisiaj, ale jeszcze się na to chwila znajdzie. Sebuś! Ja wiem, że nasza relacja jest taka troszeczkę przeplatana, bym powiedział, ponieważ tutaj mamy jedne rozkminy w misji głównej, tam mamy te personalne jakieś zaszłości z goblinami, ale w końcu się dogadamy. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Ugh. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Sebastian! Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Jebaniutki, Sebastian to naprawdę jest przepotężny awanturnik. Jesteśmy w trakcie komunikacji, wiecie. Wiecie, którędy ja mam tutaj iść? No tutaj mi mniej więcej ścieżkę wyznacza. Dobra, wchodzimy do wnętrza góry. Sebastian naprawdę nie daje ani jednego jebania, swobodnie tłumacząc z języka angielskiego. On jest gotów sprzeciwić się kwartetowi legendarnych, kurwa, obrońców starożytnej magii, ponieważ jego zdaniem oni nie do końca robią to, co powinni robić. Nie zależy im na jego siostrze i tamto, naprawdę. Jebaniutki kompletnie nie przebiera w swoich słowach i sugestiach, trzeba przyznać. Plus jeden dla niego za to, naprawdę. Transformacja, eksplozja. Dobra, on sobie już tutaj się załatwi sam. Do widzenia! Piękny timing, jak z tym do widzenia. To jest mój ulubiony trik. Dobra, okej. Sebek tutaj już gada jakieś pierdoły. A ten się tutaj... No nie, dobra, chwilę się trzymał. Ale jak już umierające ciało. Tak więc zobaczymy, gdzie nas doprowadzi ta relacja z Sebastianem. Z jednej strony ostatecznie naprawdę zależy mi na tym, żeby uleczyć jego siostry i podtrzymywać relacje z nim. Ale jeżeli...
Some consider them a bad omen. Aczkolwiek jeżeli relacja z nim ma jakkolwiek nadwyrężyć moją relację z tymi czterema obrońcami, którzy mimo wszystko są tymi obrońcami i dbają o to, żeby ten świat dalej trwał, istniał i nie chcą doprowadzić do tego, żeby starożytna magia wszystko zniszczyła, no to nie powinienem aż tak bardzo, powiedzmy, dawać mu wolnej ręki, jeżeli chodzi o całe to działanie. Dobra, które tutaj mam pociągnąć? Rozumiem, że te podświetlone mam pociągnąć? Dobra, mam nadzieję, że podziała. Akio tu, Akio tam, na dole i u góry. Wydaje mi się, że to musi być to. Otworzysz mi dostęp do skrzyni? Hehehe, dziękuję bardzo. Jest w niej coś sensownego? Nie, złocone drewniane okulary. No chociaż może jakiś nowy styl oksów sobie odblokowałem. A więc Sebek, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się ta nasza dalsza relacja rozwijać. Oczywiście jak najbardziej zależy mi na tym, żeby nauczyć się zaklęcia niewybaczalnego. Cokolwiek on tutaj powie, czegokolwiek nie zrobi, myślę, że będę starał się trzymać z nim raczej pozytywną relację. No ale też zobaczymy. Ja tutaj, tak wiecie, dywaguję, ale ostatecznie nie odrzucę opcji fabularnej nauczenia się Awady. No, jakby szanujmy się. Są rzeczy, których mogę sobie odmówić i są rzeczy, których nie mogę. Jeżeli mogę się nauczyć jednego, ostatniego czaru, jakiego nie znam, to zdecydowanie to zrobię. Nawet jeżeli miałoby to pójść troszeczkę wbrew moim potencjalnym wyborom fabularnym, ale szczerze, jakby nie spodziewałbym się po Hogwarcie, że to jest gra, która ma mega ważne, mocne wybory, których po prostu nie da się cofnąć, nie da się powstrzymać i finalnie jest masakra. Jeżeli zrobisz to, tracisz dostęp do tego, tego i tamtego. Więc no, raczej bym się tutaj nie spodziewał czegoś takiego. Ty, no mamy tutaj testrale. Tak. Nie będę teraz łapał testrali. Ciekaw byłem, co te pnącza tutaj kryją, ale najwyraźniej nic ciekawego. Obstawiam, że dojdziemy do znowu jakiejś wielkiej jaskini, do której musimy wleźć. Albo po prostu do jakiegoś obozu schowanego we wnętrzu góry. Dobra, jebać planowanie. Sebek dobrze mówi, naprawdę. Jedyne, co powinniśmy teraz zrobić, to po prostu wjebać się do środka, rzucić krucjo, rozesłać klątwę na pozostałych przeciwników. Chociaż są chyba za daleko, żeby to podziałało. No dobra, chłopaki, no dobra. To pobawmy się w takim razie. Mandragora! Kapusta! A czemu mi nie przełącza moich roślin? Dobra, rzucimy też tego grzmota, ale to wszystko po prostu w imię zabawy, moi drodzy. Confringo, znaczy Glacius, Confringo. Ten jebaniec mnie tutaj zaczął tył zachodzić. Halo, koleżko! Staniesz się beczką, rzucę cię w kolegę! Ten tutaj coś potężnego próbuje we mnie, nie wiem, wyrzucić? Dobra, dowódca lojalistów oczywiście słaby jak wszyscy jego koledzy. Zamrożony, pocięty, roślina pluje. Tam są kolejni, nie mamy jakiegoś... O Jezus Maria, pomyliłam się kolejność klikania tego wszystkiego. Tu mamy Imperiusa, tam mamy Crucio. Dosłownie, nie ma w tej chwili walki w tej grze, której nie korzystałbym nagminnie z obu zaklęć zakazanych, jakie znam. Dosłownie, nie ma takiej walki. To jest pierwsza zakładka moich czarów, na którą się przełączam. Ohohohoho! Dobra, Sebek robi się coraz bardziej hardkorowy, zdecydowanie. Ja nie wiem, co on takiego zrobił. Aha, chyba fakt, że jakby jebać planowanie, idziemy do przodu. Coś mi właśnie nie pasowało w tym, że nie widzieli mnie, ale wykrywali. Rozumiem, że to jest efekt działania Sebka, który po prostu stwierdził, że ma w dupie jakiekolwiek skradanie się i taktykę i po prostu idziemy, napierdalamy, co się ma stać, to się stanie po prostu i wszystkich wymordujemy. To jest hardkorowe podejście i nie jestem pewien, czy mi się do końca podoba. Nie dlatego, że mam coś przeciwko mordowaniu goblinów, no szczególnie tych ranrokowych, bo nie wiem, Sebek się jeszcze chyba nie pogodził z faktem, że gobliny mogą być w jakimkolwiek stopniu dobre, ale po prostu psuje mi to moje plany. Może chciałem tutaj się zniewidzialnić i pierdolnąć kapustą przeznaczenia, co? I Sebastian niestety coś takiego mi uniemożliwia swoimi lubieżnymi działaniami. Confringo to podpali. Nawet nie wiem, do czego mi się to może przydać. To był chyba tylko zwykły obóz, ale coś już tutaj zdobyłem. Lecimy przed siebie. Penetrujemy tutaj jakieś bardzo graniczne kawałki góry. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Cóż, no, jeżeli jeszcze... Znaczy, tak, ta cała defenderka, ona powiedziała, że... Te całe negatywne emocje, które wyciąga, musi gdzieś przechowywać, a jedynym miejscem, w którym może je przechowywać, jest właśnie go... Czy ja tutaj dam radę wskoczyć, kurwa? No tak, dam, tylko w jednym konkretnym miejscu. Ona powiedziała, że jedynym sposobem na przechowywanie tego jest użycie właśnie goblińskiego srebra. Więc jeżeli poza chęcią władzy nad światem, ona jeszcze dodatkowo... Znaczy, te całe gobliny czują się...
że to jest im należne, to już w ogóle mamy potężny problem na naszych rękach, naprawdę. O, ten spadł, prawie jak Depulso, ale bez Depulso. Więc jak widzicie, mamy teraz dwa powody, dla których powinniśmy te wszystkie gobliny najebać tak naprawdę. Z jednej strony są złe, z drugiej strony uważają, że należy do nich coś, co do nich tak naprawdę nie należy. No chyba, że absolutnie koniecznie całe goblińskie srebro na świecie zostało stworzone w pocie czoła przez goblińskich niewolników. I po prostu jakby należy im się dlatego, że wiele krwi i łez zostało wylane, żeby to srebro stworzyć. Z jakiegoś powodu je tworzyli, nie? No chyba, że jest jakieś tutaj, wiecie, ukryta... Kurwa, kurczaki? Co się tutaj odjebało? Przepraszam bardzo. Szanowny mieszkańcu, za 2 tygodnie odbędzie się kontrola twojego kurnika w związku z dochodzeniem. Ministerstwa w sprawie pogłosek o nielegalnej hodowli bazyliszków. Prosimy oczyścić teren ze wszelkich ropuchów. Przypominamy, że karą za prowadzenie nielegalnej hodowli jest dożywotnie więzienie w Azkabanie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z urzędem kontroli nad... Ja pierdolę! Chłop hodował bazyliszki, więc spierdolił tutaj z kurczakami. Kurczaki uciekły. Akio! Mogę nawet Akio na nie rzucić, ale niewiele tutaj kontroli nad nimi mam. I tutaj wziął po prostu i umarł. Przejebana historia, naprawdę. Jeżeli moje życie miałoby się zakończyć... No to powiem tak, w ramionach Sebastiana najlepiej, o ile się jakkolwiek chociaż trochę ogarnie z tymi swoimi morderczymi zapędami, ponieważ jakby chuj z tym, że chce mordować, on po prostu nieracjonalnie zaczyna się zachować i to go może zabić. Ale ostatecznie, czy śmierć przy kurczakach byłaby taką dobrą opcją? Tam nie jestem pewien. Dobra, Imperius w takim razie, po kolei. Tutaj możemy rzucić jeszcze jakieś krucjo, ale jak mamy krucjo rzucone, to tego zamienimy w beczkę, miotniemy w tamtego. Tego możemy... Gdzie ty jesteś? A z kolegą swoim walczy. Przecięcie. A tamtego możemy po prostu jebnąć parę razy. Tutaj jeszcze Petrificus Totalus. Zajebiste w ogóle. Dzięki, że mi o tym powiedzieliście. Fantastyczna opcja. Wait, wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Nie jestem ostrożny, po prostu pięknie twoje oczy wyglądają w świetle księżyca. But charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said. Oh, your goblin friend. Stop it. Oj, that's enough. Zazdrosny jest. Not all goblins are like Ranrok. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrok that we don't. He told me that Ranrok somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrok clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. O, pogodzili się kolegi. Znaczy, pogodzili. Bardziej to Sebastian złożył postanowienie ogarnięcia się w jakimkolwiek stopniu. Tunel wieży przed nami czeka. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie się trzymał tego postanowienia, bo ostatecznie o, słowa mogą mówić jedno, ale czyny mogą mówić coś innego, tak więc zobaczymy. So far, so good. Charming. Aczkolwiek mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że Sebek niestety powoli zmierza w objęcia takiego typowego zachowania ludzi, którzy skłaniają się ku czarnej magii oraz jej pokusom i niebezpieczeństwom, ponieważ zaczynają władać nad nim emocje i jak wiemy, to jest częsta cecha właśnie osób, które niestety potem się troszeczkę są w stanie pogubić. Dobra, co my tutaj mamy? Całą tonę przeciwników. Co? Dobra, transformacja, rzut magiczny, będę ciął cię, aż będziesz krytyczny. Hej! Zamrożenie chyba nie podziała. A nie, jednak podziała, dobra. Krucjo na dużego skurwysyna, Imperius na tego samego dużego skurwysyna. Czemu nie? Tego muszę uniknąć. Miotnąć w koleżkę tam czymś. Tutaj jakiś ogień. Swędzi mnie nos! Swędzi mnie nos! Moje w ogóle konfringo, bombardy. Bombardy używam tak rzadko, ponieważ nie jest w tym samym miejscu, w którym są moje czary, wiecie, zakazane, a je lubię najbardziej. Coś tu jeszcze mnie chce chyba bić. O! Bong! Hehe! Expelliarmusa nie mam, ale ogień jak najbardziej! Czy on tutaj... Ty, żyje jeszcze! Żyje, ucieka, spierdala! Dobra, zginął, dziękuję bardzo. Ty, jeszcze jeden! O, duży! Matrona kolczasta!
Dobra, rzuciłem na nią. Czy ja mogę jej, na niej? Nie, no nie mogę, tylko na ludziach mogę użyć Petryfikusa. Ma to sens, ma to sens. Dobra, lecimy. Ostatni przeciwnik, nie ma już nawet o czym gadać. Zamrożenie, ciachnięcie, transformacja, nie działa. Cyk, bombarda, Teges. Ile możesz mieć życia, pieprzona Matrono, naprawdę? Ale przynajmniej Imperius sprawia, że nie oddaje mi w najmniejszym stopniu nawet. Cyk. Confringo, kurwa, ile jeszcze mam w nią wpakować? Jesus. Mam pełne 4 paski starożytnej magii, kompletnie jej nie używam, w sumie nie wiem dlaczego. Szczególnie jak mam 4 pełne paski, to się właściwie marnuje w moich rękach zamiast robić coś dobrego, tak więc muszę pamiętać, żeby to używać. Ale to jest tak jak z kawałkami sera, chleba czy potionami w Skyrimie. Zbierasz 700 sztuk przez cały playthrough i nigdy ich nie używasz, bo o, pewnie będzie lepszy moment na to. No to dokładnie to samo robię w tej chwili. Tak więc jak przyjdzie coś kurwa wielkiego w tej chwili, to czas użyć starożytnej magii, żeby zdeptać delikwenta. O, ten jest wielki? No nie, no ten nie jest wielki, dlatego aż żal. Ej, drętwoty nawet nie rzucam, nie wiem w sumie dlaczego. Nie! A w sumie czemu nie? Dlaczego nie? Przecież to Crucio, moje ukochane, ulubione Crucio. Dobra, YOLO, użyję tego, czemu nie? Czasem trzeba pierdolnąć jakimś piorunem dookoła, bo nie będzie zabawnie. Bombarda, o, obrażenia zasięgowe, tu uniki, kurwa, tego, tamtego, protego. Tego, protego, tamtego, nie tego. Transformacja. Oj, nie mam co pierdolnąć teraz tą beczką. Zawsze najgorszy moment na transformację wybiorę. Nawet nie czuję potem satysfakcji żadnej z tego. Ty, coś tu jeszcze zipie? Nie, chyba się tak zakopywał w ziemi i troszeczkę glitchował. Dobra, ranrokowcy, gdzie się znajdujecie? Lud się tutaj aż stoczył na sam dół. Czy Rebellion coś pokaże? Skrzynunia. Wydaje mi się, że to będzie ściana, do której bombarda będzie potrzebna, potencjalnie. Była wymagana do tego zadania, więc nie wiem, czy będą tutaj jakieś zagadki specyficzne. Czy tutaj Depulso podziała? No Depulso właśnie działa, dlatego nie wiem, gdzie bombarda będzie konieczna, ale muszę obserwować sytuację. Confringo tutaj na pewno się przyda. Tutaj jeszcze szybciutko. O, incendio, właśnie. Pozbyć się kokona, zanim zrespim i całą tonę małych, wkurwiających pajączków. Ulala, piękne miejsce. Przygotuję już sobie tentakule. Coś tu przyjdzie potężnego pewnie. Albo dużo mniej potężnych. Dobra, YOLO, jedna leży. Cyk, pyk. Imperius na tego, Crucio na tamtego. I zaczynamy zabawę w takim razie. Cyk, flipendo, tego, cięcie. Jezus Maria, są tu jeszcze jakieś wrogi do pokonania? Mam wrażenie, że morduję ich tak szybko, że nawet się nie nacieszę z tego, że któregoś zabiłem. Transformacja, flipendo, bibendo. Kurwa, nie mogę w nich rzucić, bo ściany mi zajmują miejsca, ale słabo. Dobra, ten totalnie został zdetonowany. Tego mogę ciachnąć. A mamy jednego jebańca u góry, który mnie strasznie denerwuje. O, na tego Imperius by się przydał. Dziękuję bardzo. Na tamtego Crucio. O, niekoniecznie o tamtego mi chodziło, ale dobra. Hej, niech umiera. Jeszcze więcej pajączków. Niektóre są nawet za mną. Czas na kapusty. Czas na Edurusa. Czyli tak zwany... Potion Profesor Garlic. Ty, kurwa, to chyba jakiś... Nie, jak ty, co to było? To był... kowadło chyba to musiał być. Dobra, Matrono kolczasta. Mogę użyć tego? Mogę! Ho. Ale nadal jej to nie zabiło, to jest całkiem niesamowite. Dobra, bombarda, czyste kurwa obrażenia, Confringo, przecięcie. Aj, bye, bye. Dobra, mamy tutaj właśnie dużo jakiejś waluty losowej wszędzie tutaj poustawianej, pajęczyny blokujące dotarcie do skrzyń, obrazy jakieś do wyłożenia. O, eliksirek Wigenowy. Po raz pierwszy od dawna brakuje. Nie mam fulla eliksiru Wigenowego. Głównie ze względu na to, że po prostu go nie uzupełniam, w żadnym stopniu go nie kupuję, ani go nie ważę, ponieważ tak długo go nie potrzebowałem. Ale muszę przemyśleć tę taktykę, ponieważ jednak lepiej mieć full. Nie wiem, czy natknę się tu w ogóle na przeciwnika, który będzie aż takim wyzwaniem, ale lepiej być gotowym. Dobra, cyk, 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 to zbieramy. Tam mamy coś do dopnięcia. O, tu pajęczyna jeszcze mi blokuje. Może zdążę. Chyba się udało? Chyba się udało, dziękuję bardzo. Drzwi nie są większym wyzwaniem. Ale gdyby były, to musiałbym przemyśleć nadchodzące wydarzenia. Pamiętnik Izydory. Moc szlifowana pod okiem profesorów, za pomocą której wyczarowałam, wybudowałam tak wspaniałe filary, musi być znacząco poskromiona, by sprostać delikatniejszym wymaganiom obecnego przedsięwzięcia. Gdy usunęłam drobniutki odprysk bólu z punktu tuż nad sercem, ukazała się mgiełka, która zaraz potem zniknęła. Ogarnęła mnie fala spokoju, jakby wewnętrznie czuła, że postąpiłam słusznie. Ciekawe, czy tę mgiełkę można okiełznać. Jeśli wspomnienia da się przelać do myśli odsiewni, to te ekstrakty będzie można potem bezpiecznie przebadać.
Sebastian, Eternal entry. We should look for more. Mm. Why couldn't she have kept all her entries in one place? No dlaczego? No żeby nie dało się ich tak łatwo znaleźć. Odpowiedź jest oczywista. Kogo my tu mamy? Oj, 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 troll. No dobra, panie trollu, powalczymy. Ty! Rozpierdalam jaskinie, halo! Nie tak to miało wyglądać. Dobra, panie trollu, o gdybym tylko teraz miał awadę, to by była zabawa. No dobra, sprawdźmy jedno na dobry początek. Imperius! Ty kurwa, tutaj to może się nam przydać parę różnych rzeczy. Na przykład napar gazowy. Wypiłem go? Ty, działa ten Imperius? Tak, on napierdala te pająki teraz. Dobra, okej. Okay. Lepiej być nie może, dosłownie. Krucjo, niech będzie krucjo. Ciachnięcie, kurwa, gdzie jeszcze? Bombarda, oczywiście, że bombarda. Dobra, czy ten troll tutaj dalej walczy po mojej stronie? Tak mi się wydaje? Nie jestem pewien, ale rzuty, Expelliarmus, który w sumie za wiele nie robi. Górski troll na 34 levelu, co? A ja oczywiście cały czas tym całym wywarem gazowym za daleko od niego stoję, żeby mu coś więcej zrobić. O! Mamy teraz tego skurwysyna. Flipendo tutaj nie podziałało akurat, bo nie miał tej całej macy przy ziemi. Ale to nie jest zamrożenie, ciachnięcie. Chyba czas tutaj wyciągnąć jakieś większe działa, to znaczy moje rośliny. Kapusty już go gryzą, możemy jeszcze rzucić tentakule, albo nawet dwie, bo inaczej to po prostu ta walka zajmie nam strasznie dużo czasu. Cyk, bombarda, tego, uderzenie, powietrzne. Defindo jeszcze, zamrożenie, flipendo. A resto momentu może by się przydało na tego jebańca. Dobra, nieważne. Rzucamy po prostu czym mamy, rośliny strzelają, ja strzelam. O, udało się nawet. Zaprotegowałem jego cios. Ciachnięcie. Tego sobie unikniemy. Bombarda. O, tu mogłoby być flipendo. O, nie wyrobiłem się. Nie wyrobiłem się na czas niestety z tym flipendo. Ale wiecie co? Chciałbym to zrobić, jak mi się uda. Niech tylko pierdolnie tym w ziemię. O, jeden cios, drugi cios. O, teraz? Uuu, i zrobiłem kryta na trollu. To mi się podoba. Glazius, tego, bombarda, Confringo. O, w końcu padł. Jesus. Nothing like an angry troll to bring friends together. Oj tam, my nie musimy się już do siebie zbliżać, Sebek. My już jesteśmy cudowni. Cudowni razem, tacy fajni, pogodzeni. Ale troll zdecydowanie sobie tutaj jakiś otwarty bufet zrobił. Dobra, okej. Okay. Teraz czas na siódme w tej grze użycie reparo, bo ewidentnie tego będziemy potrzebowali, żeby naprawić całe to gówno. Reparo. Tak, dobrze myślę? Dobrze myślę. Dobra, nie ma tego, co by troll zniszczył, czego się jednym zakręciem nie da naprawić. Niesamowite. Nawet my nie musimy iść tam górą. Przejście, które nas interesuje, jest tutaj. Revelio! Coś ciekawego? Cała masa tutaj różnej waluty porozkładanej i potionków dookoła. Wielka, dziwna, tajemnicza skrzynia. I kolejne notatki. Gdy po tych wszystkich latach pomogłam ojcu, poczułam wielką radość. Nie potrafię opisać, jak bardzo tęskniłam za jego głosem. Przyznam, że zupełnie zbiła mnie z tropu reakcja obrońców. Powinnam się tego spodziewać. Jak mogą stać z założonymi rękami i trwać w bezczynności, gdy mogliby uczynić tyle dobra? Jakim prawem Rakam poucza mnie, do czego mogę, nie mogę wykorzystywać swoich możliwości? Jak śmią oceniać moją pracę, nie rozumiejąc moich dokonań? Mam jednak pewną nadzieję. Dyrektorka zdawała się pojmować, czym się kierowałam. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zwrócę się do niej. Może zdoła i będzie chciała pomóc. Dopóki nie będę pewna, muszę samotnie kontynuować swoją pracę, na razie. Ale znajdę kogoś, kto zechce mnie wesprzeć. Znajdę kogoś, kto pojmuje dar, jakim nas obdarzono i nasz obowiązek, aby go wykorzystać. Może będzie to jakiś przodek Ranrocka na przykład, ha? No to nie jest chyba nic nowego, że Izodora się tutaj znajdowała. To już odkryliśmy chwilę temu. Krótko mówiąc, oczywiście, że wszyscy ją odtrącili, nie miała się do kogo udać, nie miała nikogo, kto by jej pomógł, ani by ją wsparł, więc pewnie skierowała swoje prośby do kogoś, kto tych próśb nie powinien usłyszeć. A przynajmniej, który jak o tym usłyszy, a jednak musiałem przejść górą. To jednak może to wykorzystać w jakimś negatywnym stopniu. Dlatego zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tutaj w ogóle te... Czy oni wyglądają jak strażnicy z prób? A, może trochę. Dobra, lecim. Jeszcze więcej pieniędzy. 8 sztyrlingów. Oczywiście, że możemy się przez nią przebić. Waluta. Coś ciekawego. Skrzynunia do otwarcia. Turkusowy szalik i kolejny wpis. Moje możliwości rosną z każdym dniem. Mój cel jeszcze nigdy nie był bardziej oczywisty i wiem, że spełniam swój obowiązek. Rośnie liczba dusz, którym zdołałam już pomóc. Tak wiele tu bólu. No właśnie, problem jest taki, że ona naprawdę chyba chciała pomóc, ale niestety konsekwencje tej pomocy były zbyt duże. Odkryłam też, że magia w jakiś sposób potwierdza, że moje czyny są słuszne. Za każdym razem, gdy wdycham mgiełkę, choćby odrobinę, staje się silniejsza. To nagroda za moją odwagę, nagroda za wykorzystywanie magii zgodnie z jej prawdziwym przeznaczeniem.
Tak, no zdecydowanie. Wyciąganie z ludzi negatywnych emocji, a potem wsysanie ich jak narkotyku. Tak, to na pewno skończy się dobrze. Trzeba przyznać. Już myślałem, że skomentuję, dlaczego nie użyłeś bombardy? Okazuje się, że bombarda jednak nie taka potrzebna do tego zadania. Dobra, skrzynunie. Wrogów żadnych kolejnych nie widzę. Kolejne tajemnicze drzwi do otwarcia. Coś do rozwalenia, coś do zebrania. Będę sobie używał bombardy, bo czemu nie? Dobra. Tu jest jeden dynks, tam jest drugi dynks i tam jest trzeci dynks. Tak więc spróbujmy teraz na szybkości tutaj dziabnąć. Proszę was. Te wymogi czasowe, jak szybko trzeba to zrobić, naprawdę nie są jakoś ekstremalnie wymagające. Ale w sumie cieszę się, że nie są. O, by było zbyt nużące, gdyby to trzeba było powtarzać po 15 razy. Siódme z siedmiu. Jak mogłam się tak straszliwie pomylić? Dyrektorka mi nie pomoże. Próbowałam jej wyjaśnić, ale ona tak samo jak inni jest ślepa na moje możliwości. Odkryłam, że tak naprawdę na nikim nie mogę polegać, ale teraz jestem potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. I wiem, że to dzięki czynionym przeze mnie wysiłkom. Nie pozwolę, by moja magia leżała odłogiem jak w przypadku obrońców. Ależ ja nienawidzę tej nazwy. Jakby bronienie mocy przed zakusami innych było czymś chwalebnym. Przyznaję, że zaczęłam wątpić, czy znajdę za swojego życia kogoś, z kim będę mogła podzielić się owocami mojej pracy. Jeśli nie, to znajdę ukojenie w fakcie, że zostawiłam innym tropy. Ścieżkę prowadzącą do wiedzy. No, ewidentnie nadal wydaje się jakby chcieć uzdrowić świat, tak jak tam zresztą było powiedziane. Ale ostatecznie, cóż. Nie jestem pewien, czy nie przemawia troszeczkę przez nią to, co ją kontroluje. No i cyk. We've accomplished it. Isidora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Zobaczymy. Na szczęście standardowo mamy tutaj szybki skrót do krypty naszej podziemnego, tajnego pokoju miłości i bondyżu, który mamy z Sebastianem. Ominys, a nie za bardzo chce się jako trzeci dołączać. Nawet pooglądać nie może. Wiecie dlaczego? Bo nie widzi. Ajajaj. No dobra, wstawiamy w takim razie. Co się tutaj ukaże? Ostatnie miejsce najważniejszej wiedzy. Chuja tutaj widać tak naprawdę. Oh shit! Ooh, myśl otrzewnia. Another pensive. This is what we've been chasing. Oglądamy. I wonder. What is it? Let's find out. Czyżby to było jakieś wspomnienie, którego strażnicy by nam nie pokazali? Nie zdziwiłbym się nawet. Isidora! Co się z jej ojcem stało? Chyba jednego nie do końca uleczyła. I cannot bring my brother back, father. But I can give you peace. Dobra, to było wstęp do tego, co już widzieliśmy na tamtym wspomnieniu. Ale możliwe, że to jest takie, wiecie, na przykład rzuca złe światło na strażników, więc nie chcieli nam pokazać. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Typiara dosłownie po prostu depresję chce leczyć. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. Jasne, przenośnia jest taka, że ból jest w sercu, ale jakby mu to z głowy wyciągnęła, to by było jeszcze lepiej. Skrystalizowana depresja. Depresonium.
nowy pierwiastek. Thank you. No oczywiście, że jakiś goblin jej zaczął pomagać. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. W taki sposób narodziły się te całe repozytoria. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves them. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Ranrog. Na to wychodzi. Okej, czyli ona jakby nie miała zbyt konkretnego powodu utworzenia tych repozytoriów. Po prostu musiała to gdzieś trzymać, aż się nie znajdzie jakiś użytek dla tego. Wiedziałem, że była sposób, żeby pomóc Anne. Coś nie jest prawdą, Sebastian. Co to znaczy? Widziałeś, co zrobiła. Nie, nie memories, the portrait. Myślę, że reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Dobra, okej. Dobra gadka motywacyjna, kotku. Ale jedno tutaj mnie zastanawia. Talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Ojej, no, czego nie zrobię, żeby tylko Sebuś się uśmiechnął. O kurwa, dalej stoi obok mnie. Why destroy her portrait? Niewątpliwie jakby są jeszcze rzeczy, których nie wiemy, jeżeli chodzi o te całe repozytoria i pozostałości po jej czarze usuwającym, uwaga, nie ból, a zdolność do odczuwania bólu, co może być cholernie niebezpieczne ostatecznie. Coś czuję, że dowiemy się w pewnym momencie, że tak naprawdę jej stary poniósł potężne konsekwencje wynikające z tego odebrania bólu. Krótkoterminowo, na szybko wydawałoby się, że jest zajebiście, działa i git, ale pewnie gdzieś tam w głębi okazuje się, że nie może czuć bólu, ale też nie może czuć szczęścia, albo po prostu to zaklęcie ma potem jakieś śmiertelne konsekwencje, to się okaże. Kończymy ten odcinek, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, ja uciekam. Trzymajcie się, pa, pa.